znaleźć ścieżkę. Czyli musimy wrócić? Jak zwykle. Musimy przejść od Wileniec. Co, wracamy. Fajne wyroki w szkole. Tak. Cześć. Cześć. Jak słyszeliście już? Przegapiliśmy dobrą ścieżkę już na samym początku. Wracamy, ale trafiliśmy w ciekawe miejsce. Tak, takie jakieś wyrobisko skalne. Nie wiem, co tutaj wydobywali. Znaczy, wiem co, kamienie, ale na co? To nie wiem, czy na dachówki, czy na jakieś inne gadżety. No tak. Ja tego też nie wiem. A gdzie idziemy? To już Wojtek mówi. Zmierzamy dzisiaj na górę, która nazywa się Belkluch. Ma 721 metrów. I niby tylko. Ale trzeba na nią wejść z poziomu 75 metrów. I łącznie wyjdzie ponad 700 metrów przewyższenia. Znając nas, jak się pogubimy kilka razy, wyjdzie więcej. Czyli jest stromo. Bardzo stromo nawet bym powiedział. O, tu chyba jest ta ścieżka, którą minęliśmy. Brawo my! A to dopiero początek! A i ta góra zalicza się chyba do Grajamsów, z tego co zdążyłam przeczytać. Powinna być tutaj piękna dolina, którą powinniśmy iść, ale nie wiemy, czy ona jest teraz dostępna, czy nie jest pozamykana. Po tych huraganach się okaże. Się okaże. Już za chwilę. Idziemy. Pierwsze schody przed nami, czyli to, co lubimy najbardziej. Może trochę dzisiaj hałasować, bo z boku mamy wodospady, strumienie, które robią szum.
Weszliśmy trochę wyżej, już mniejszą mi od wody, ale chyba bardziej od wiatru teraz. Nie, Wojtek? Tak. Ale ścieżka jest fantastyczna. Ja jestem w raju. Zaraz się kończy ten fajny kawałek. No właśnie, może się kończy. No tutaj już. Aha, ale co chciałam powiedzieć, że ja to jestem w raju, bo jest mnóstwo cudownych mostków, które ja kocham. Ja zawsze jak widzę mostek, to z daleka na niego biegnę. A oprócz tego jest mnóstwo kamieni. Ale dzisiaj już nie przesadzam, nie chcę na każdym zdjęcia. Miejsca zabraknie. No, miejsca w telefonie by zabrakło, ale fajne miejsce, fajne. Byliśmy jak wszystkie Szkocji. Byliśmy tutaj 1 czy 2 stycznia i robiliśmy spacer obok po Elwy Glen. No to inna dolina, tak, to nie ta to, sama. To jest dosłownie może jeden kilometr, może tak, tak jakby nie. Jeden rejon. Tak, to są te same, te masy górskie, ten sam. Tak. Ale dziwne, no bo kiedyś to my cały czas przyjeżdżaliśmy obok, zupełnie tylko w jedno miejsce, w Dollar Glen. I tak te doliny się nie zapuszczaliśmy. Ja tak naprawdę nigdy o tych dolinach nie słyszałam wcześniej. Ale jak no tam to... jest zamek, prawda? Tak, ale jak to się mówi, człowiek odkrywa nowe miejsca całe życie. Nawet w jednym kraju, tak malutkim, jakim jest Szkocja. Dobra, widzę kolejny mostek, pokażę wam go. Nawet 3. Nawet 3, super. To właśnie on! Weszliśmy do miejsca, w którym widać, co nas czeka. Będzie zabawa. Widzę, jak ludzie wchodzą. Ale mi się wydaje, że nie będzie aż tak źle. A może i będzie. Jest stromo. Ale to nie na takie góry się wchodziło, nie Wojtek? O, raczej. Więc tutaj za mną, o tam w dole, kolejny wodospad. Co, idziemy? Nie, niech jeszcze ludzie przed nami są, więc niech sobie kawałek podejdą. Puścimy tak ich. Nie, no nie, ja nie będę ludzi wyprzedzać. Przecież spokojnie to... wyprzedzisz ludzi, bo ja widzę, że my jesteśmy bardziej chyba pro dzisiaj. Myślę, że do pierwszego zakrętu. Oni też się nie spieszą, tak jak my. Teraz musimy zejść tam na dół, na kolejny mostek. Wojtek, prowadź! Ale niesamowite miejsce. Dobra, możesz iść. Dziękuję. Dziękuję. Najpierw jest strome zejście dosyć, a później będzie bardziej strome podejście.
A czy wy już to widzicie? To co my? Ta zieleń? Jest nieźle. Jest nieźle. Jest pięknie. Ta zieleń już się tak przebiła. Wszystko już jest takie rażuwa. Zaczyna się jazdeczka. Jeżeli chodzi o nachylenie. Nie sprawdziłem w sumie, jaki dystans jest aż na górę. W ile musimy pokonać się 700 metrów? Chyba 9,5 km, ale nie jest całe kółko, około 10. Tak, całe kółko, no. Ale my będziemy wracać przez drugą górę z boku, po naszej, teraz po twojej prawej stronie w tym momencie. Jest za nią. No tak, bo przez tą tylko to za proste. No wiadomo. Nudzi się iść tą samą drogą, co nie? Powiedzmy. Przyznajcie sami. Urokliwe miejsce. Powiem wam, że ten kawałek, co przeszliśmy, był bardzo stromy. Nie dostałam kość. A to jeszcze nie koniec. Dopiero początek. I widzicie, mała góra. I nie jest powiedziane, że będzie prosta. Mała góra chacież. Mała góra chacież, no, dokładnie. Jednak nie mam tak super kondycji, jak myślałam. Masz, nie. No tak, nie wiem. Ktoś tak w ogóle ma, że chodzi po górach bez zatyczki? Pewnie tak. Nie znalazła, że to cisne miejsce. Dokładnie. Wywiało ci już dziubuś? Tak, wiecie co? Powiem wam tak, że jak tydzień temu mówiliśmy, że o, zaczęło wiać. Tutaj to się tylko pomyśli o tym, że o, nie wieje, nagrywam, to ten wiatr jakby słyszał i po prostu odradzał. Właśnie tak mówi. Tak, ale jak tydzień temu mówiliśmy, że wieje, to my po prostu przez ostatnie miesiące. Po prostu zapomnieliśmy, co to znaczy, że wieje, więc dzisiaj sobie to przypomnieliśmy. Nie da się oszukać. Dwa ostatnie miesiące trafialiśmy na mega pogodę. Tak. Tak. Ale i tak jest fajnie. Tam jest nasz szczyt. Jest rewelacja. W ogóle Moonrosy zobaczymy, bo stąd widać już Bendlomont na przykład. No. I zobaczymy, a Ben Vorlich na pewno będzie widać, tu Kakron. Więc, ale mi się wydaje, że mogą być lekko w chmurach już. No właśnie, i na dzisiaj mieliśmy ogromne plany. Mieliśmy jechać w miejsce, które ja chciałam mieć jak najszybciej za sobą. Ale niestety, no... Piękne miejsce, fantastyczne. Tak, ale że wiedzieliśmy, jaka pogoda ma być, to
Nie, tam musimy pojechać w piękną pogodę. Tak. Więc dzisiaj sobie zrobimy naszego drugiego krajansa. W ogóle te ostatnie kilka naszych wypraw, to chciałoby się powiedzieć, takie hiciorki sobie szykujemy na najpiękniejszą teraz pogodę, na sezon. A później będziemy sztukować jakieś pojedyncze, nie? Tak, chciałoby się powiedzieć lato w pełni, ale to jeszcze wiosna. No właśnie. Pogoda nie ta. Ale tutaj już jest normalnie rewelacja. Kolejne kilka sekund bez wiatru, więc włączam, póki mogę pogadać. Tak. Zbliżamy się znaczy Wojtek mówi, że jeszcze długa droga, tak? Nie no, jeszcze kawałek jest, no zbliżamy się. Na szczyt kolejnej góry. Ben Ewa. Tak. 622 metry, czyli jest o 99 metrów niższa niż najwyższy szczyt tutaj, na którym byliśmy przed chwilą, Ben Klub. Fajne tereny. Bardzo. Podobają nam się. Żadna nowość. Dobrze, że ja dzisiaj wziąłem czerwoną kurtkę. Czerwona jest szybsza. Ja ci mówię, czerwona jest szybsza. Ja to czuję normalnie dzisiaj. A ja bym się obawiała, bo jak spotkamy jakiegoś byka, to będziesz pierwszy uciekał. Wtedy też będzie szybsza. No, wtedy to pierwsza będę uciekać. Oho, biegną za nami. Aha. Ludzie biegną, nie byki.
Tam poszliśmy, tu wróciliśmy. Miodzio, nie? Bo bateria nam pada w telefonie. Tak, więc mamy 10 km i 600 metrów, 3 godziny 40 minut, 820 metrów przewyższenia łącznie wyszło. Tak. Elegancko. Super spacer. Ta dolina tutaj wzdłuż tych... Glenmill. Tak. To no przepiękna jest. Przepiękna. Ten strumień cały tutaj. Super. Tereny górzyste, góry też fajne, ale tak z oddali czuć cywilizację i czujemy ten niedosyt taki dzisiaj gór chyba, tak mi się wydaje, że oboje. Jak już wyszliśmy na drugą stronę na widok, gdzie były same górki, to już było wow, fajnie, ale jak już się człowiek odwrócił i widział te budynki... Tak, fajnie, coś nowego, ale mimo wszystko... No, za blisko ludzi. Nie zaspokoiliśmy się i dalej tęsknimy za górami. A tu trzeba czekać teraz znowu kilka dni dobrych. Nie wiem, za tydzień chyba znowu mam weekend wolny, bo się pozamieniałam lekko w pracy. O. Nie dlatego, że ja chciałam, ale właśnie, no zobaczymy. Wszystko zależy od pogody. Więc zapraszamy. Tak, zapraszamy, dziękujemy i zapraszamy Was na nasz kolejny filmik oczywiście. Cześć! Cześć!